Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj w serii krótkich testów będę testował stroj, który dostałem od jednego z moich widzów. Będzie to stroik do saksofonu tenorowego marki Woodstone. Z informacji, które uzyskałem ze strony firmy Ishimori z tabelki twardości, stroik ten jest nieco lżejszy od strojka firmy Van Doren, zatem niestety test twardości wyjdzie nieco przekłamany, bo na pewno na tym strojku będzie się grało łatwiej. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw, jak chodzi o barwę tego strojka, ponieważ nigdy wcześniej, powiem szczerze, na tych strojkach nie grałem. Jestem bardzo ciekaw, jak ten strojk radzi sobie w różnych rejestrach na saksofonie. Na początek zapraszam na ławeczkę, gdzie dokonamy rozpakowania tegoż produktu. Jak widzicie, niestety opakowanie, które dostałem, jest to opakowanie zastępcze z firmy Rico. Niestety nie wiem, jak te produkty są pakowane oryginalnie. Jak widzicie, tył wygląda tak, iż mamy napis właśnie Woodstone, mamy napis 3 oraz mamy napis France. To jest oczywiście chwyt reklamowy, który ma przyciągnąć potencjalnych kupców. Drzewo ponoć jest specjalnie klasyfikowane i specjalnie wybierane przez producentów tych strojków właśnie z Francji, z południowo-wschodniej części Francji, znanej z tego, iż trzcina jest tam właśnie najwyższej jakości. Ten strojk, jak widzicie, ma nieco większe cięcie w porównaniu do strojka firmy Van Doren. Ja może teraz dokonam odpakowania strojka Van Doren. Porównując ze sobą te dwa strojki, zauważam, iż strojk firmy Ishimori Woodstone jest bardziej wycięty. Dodam jeszcze, że oba strojki są typu unfilled, czyli tak zwany American Cut, który jest bardziej rekomendowany do muzyki jazzowej. Natomiast charakterystyczną jeszcze cechą jest to, iż jest nieco dłuższy. Odległość ta wynosi około 1 mm, także strojk ten jest o milimetr dłuższy. Może tutaj lepiej widać. A na początek oczywiście zapraszam na kąpiel obu strojków w wodzie, jak to zawsze robię przy nowych strojkach. Także zamoczymy na kilka minut te nowe strojki i potem będziemy już testować w praktyce oba strojki i porównywać brzmienia obu tych strojków. Zatem teraz przejdźmy do testów. Zobaczmy, jak brzmi na sucho przy najprostszych ćwiczeniach typu gamy i pasaże. Potem zagram jakieś bardziej jazzowe frazy, a na końcu pokażę, jak miksuje się już z podkładem konkretnego utworu z podkładem swingowym. Będzie to tym razem etiuda Boba Mincera. Zatem zobaczmy, jak brzmi nasz dzisiejszy testowany strojk.
Moje podsumowanie tego testu, no przede wszystkim niestety u mnie nastąpił problem taki, tak jak myślałem, ten stroik jest dla mnie za miękki, stąd jak słyszeliście czasem problemy z górą, czasem lekka deintonacja w górze oraz to, że mi po prostu góra czasem nie odpalała. Natomiast z racji tego, że wziąłem ten stroik jako pierwszy do testów, potem znowu miałem problemy z Vandorenem, gdyż usta przyzwyczaiły się do miękkiego stroika i chwilę musiało to potrwać, zanim usta się przyzwyczaiły do stroika, który jest dużo twardszy, zatem to, co jest napisane w tabelce firmy Ishimori, że on jest nieco twardszy, no w tym przypadku się trochę nie sprawdziło, bo dla mnie to jest przynajmniej pół numeru, o ile nie więcej. Teraz jak chodzi o brzmienie, jak chodzi o moje wrażenia, no ten stroik, jak słyszycie, jest dużo jaśniejszy, on ma więcej tej góry, więcej tego piasku tak zwanego, to jest to, co tenorzyści czasem nazywają, że tenor po prostu musi skrzypić i ten stroik jak najbardziej te walory spełnia. Natomiast on jest moim zdaniem mniej ciepły, ma mniej tego dolnego środka, który nadaje tenorowi ten taki ciepły sound. Oczywiście to jest już też zależne od muzyki, którą wykonujemy. Jeżeli ktoś chce wykonywać właśnie muzykę taką współczesną, smooth jazz, to brzmienie mieć bardziej współczesne, no to ten stroik jak najbardziej się nadaje. Jeżeli chcecie grać muzykę starszą, jazz mainstreamowy, taki jazz bardziej z lat 40., 50., no to mnie się wydaje, że ten stroik to nie jest trochę ten cel. Teraz oczywiście kolejna kwestia to jest kwestia ceny, gdyż udało mi się znaleźć te strojki w polskiej dystrybucji w sklepie Intrada w Kielcach. No i to mnie zszokowało, ponieważ te strojki kosztują 33 zł do tenoru oraz 26 zł do altu za sztukę. Czy to jest warte tej ceny? No nie mnie to oceniać. Jeżeli chcecie, to również mogę zrobić test strojka do altu, jeżeli ktoś mi takowy przyśle. Mnie się wydaje, że ja jednak pozostanę przy swoich Vandorenach, bądź to Vandorenach V16, bądź ZZ. Natomiast jeżeli macie jakieś swoje oczywiście wrażenia a propos tego właśnie strojka, to bardzo proszę napisać w komentarzach. I mam nadzieję, że test był wiarygodny. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Ja zapraszam na kolejne odcinki, bądź to właśnie z cyklu testów sprzętów dookoła saksofonowych, ewentualnie dookoła fletowych. Jeżeli macie ochotę, zapraszam do subskrypcji tego kanału, bo będziecie na bieżąco z tym, co się dzieje na tym kanale, a na tym kanale dzieje się dużo, gdyż odcinki pojawiają się w miarę regularnie. Pojawiają się różne właśnie testy sprzętu, są lekcje na saksofon, są streamy live, na które zapraszam średnio co tydzień. Zazwyczaj jest to piątek wieczorem, także jak ktoś ma ochotę zobaczyć, jak na żywo wyglądają moje lekcje, to zapraszam właśnie na streamy live. Piątek, zazwyczaj jest to piątek koło godziny 20. Zapraszam również na moją stronę, tam znajduje się już pełny kurs nauki improwizacji dla początkujących. Teraz na razie są tylko pentatoniki, natomiast jeżeli zasubskrybujecie właśnie moją stronę, to tam pojawią się dla Was filmy, które są już pod konkretną naukę improwizacji, pod konkretne akordy, pod konkretne funkcje i pod konkretne skale. Także zapraszam do wizyty na moją stronę www.leszeknowotarski. Jeżeli ktoś ma oczywiście ochotę, to zapraszam też do wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Tam w zakładce Leno Music można zostać patronem i wesprzeć to, co tutaj robię, czyli działalność mojego studia YouTube'owego. Ja nazywam się Leszek Nowotarski i bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia! Oh, 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 oh